Dzisiaj przed południem na ulicy Jana Pawła II doszło do kolizji drogowej. Zderzyły się dwa samochody osobowe marki Audi i Renault. Sprawcą kolizji okazał się mieszkaniec i mielina kierowca Audi, który nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami, i tym doprowadził do zderzenia. Ukarany on został mandatem w wysokości 250 zł. Obaj kierowcy byli trzeźwi.